Cześć wam, dzisiaj mam je z wizu, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w o tym samym tytule. Lecimy dzisiaj, będzie troszeczkę krócej, bo z oknem wiecie, leje w tym momencie, jestem w trakcie przenoszenia rzeczy góra-dół, więc... A, ponaciągane wszystko mam, nie jestem stworzony... <grym> Zawsze mam standardowy problem ludzi m, pracujących przy kąpieli umysłowej i tak dalej, nie? Że siedzę cały dzień, nic nie robię, a potem jak się trzeba ruszyć, to jest nagle... O Jezu! Zostarzałem się! Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest, więc przede wszystkim uważajcie na siebie i nie róbcie niczego głupiego, to jest bardziej niebezpieczne niż się wydaje. I jeżeli jesteście na wspierających, to widzieliście pewnie zdjęcia od niektórych naszych tutaj ze wsparcia, że u nich jest ostro, ale to bardzo, bardzo, bardzo ostro i woda jest wysoko i jest źle. Więc to je jedno, a z drugiej strony... Trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że dacie radę i nic złego się nie podzieje. No bo teraz jest ten moment, że się podziać coś złego niestety może. Pilnujemy się, uważamy i, i dajecie czadu, dajecie radę tam. Z drugiej strony, z drugiej strony, w najbliższy wtorek odbędzie się prawdopodobnie odbędzie się rolowanie, bo tutaj lecimy Secia oraz Jakub zbierają listę, co najmniej 30 rolek. Internet na tyle dobry by móc mi streamować to, co ja streamować dalej oraz zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna i zakładam, że ten stream w najbliższy wtorek się odbędzie. Największym przeciwwskazaniem i problemem jest to, że główna fala Wrocław uderzy we wtorek, więc wiecie, ja jestem we Wrocławie. Jeżeli coś się podzieje i, i nas odetną od prądu, zasilania czy czegokolwiek innego, to jest ten moment, kiedy <laughs> niestety będziemy rolowanie odwoływali albo przesuwali albo cokolwiek. Ostatnio rolowanie mają troszeczkę peszka. <laughs> troszeczkę bardzo peszka. Kolejne rolowanie z rzędu z problemami będzie śmiesznie. Nie, nie dla mnie, nie dla mnie w ogóle. Ale zakładam, że powinno się udać. Zakładam, że widzimy się faktycznie w ten wtorek na rolowaniu. Trzymajcie kciuki, żeby nic złego się nie podziało. Dzisiaj woda w piwnicy, więc w najbliższych dniach może być troszkę słabiej. Ale zobaczymy. Trzymamy kciuki i... Mniejsza z rolowaniem. Żeby wszyscy byli bezpieczni, celi i zdrowi. To jest najważniejsze. Przeskoczmy do Campfire Stories. Tutaj właściwie nic za bardzo się ciężkiego nie dzieje, ale na społecznościówkach od Hojo i na ich... tym Hoyolabie pojawiają się informacje na temat właśnie... Ludzie cisną, że, 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 że to jest Rimuru i chodziły jakieś ploteczki na temat konkretnie, konkretnie tego animca jako kolaba i szczerze powiedziawszy uśmiałbym się Gdyby to było puszczanie oka w naszym kierunku Ale nie wydaje mi się Nie mam nie mam żadnych informacji świeżych Ostatnie, kiedy myśmy o tym gadali Jak w Inazuma jeszcze byliśmy, nie? To wydaje mi się, że jak Inazuma była I zbliżaliśmy się O, jeszcze odlegle troszeczkę Daleko do Sumeru było To były ostatnie głosy Kiedy była mowa o tym Że Hojo chciało zrobić jakiegoś kolaba Z jakąś mangą bądź animcem Raczej animcem A potem się chińska władza zaczęła doczepiać Że jeżeli mogą robić kolaby I wrzucać postacie z innych uniwersów Co akurat w Genshinie nie stanowi większego problemu bo główni bohaterowie, traveler travelerka czyli, no, rodzeństwo, są z innego, z innego świata. Oni nie są, nie są z tej watnie, więc przyszli. W Gerszy nie jest łatwo wytłumaczyć, dlaczego doskakuje ktoś z innej rzeczywistości, ale trzeba to zrobić dobrze, a nie tak jak zrobili z Aloy. Wrzucili postać, kawałek tekstu i tyle. Macie, bawcie się, bawcie się. Przyszło na maila, nie? To, co potem zrobili z tą opowieścią, a co wcześniej było na likach, że ma być gameplayowo, i to, co zrobili z golemami, znaczy, no, tymi, tymi pseudo-dinozaurami, golemami, które pojawiły się w Sumeru, a mieliście na likach je. Na dużo wcześniej przy okazji Aloy mówiłem, że takie tyranozauro coś tam ma być, bo jest na testach i, i nie wiadomo dlaczego tego nie dodali. No to był dobry patent, żeby zrobić, dobry pomysł, realizacja była tragiczna. Więc chodziły głosy na temat różnych kolabów i co tu fajnego można zrobić. I Slime był na liście rzeczy, które ludzie chcieliby zobaczyć bardziej niż w sytuacji takiej, że przeciekał cokolwiek, że ma być. A potem poszło info, że nie, jeżeli mają robić kolaby, to z chińskimi brandami, z chińskimi manchłami, czy jak to się tam nazywa, bo to ma więcej sensu z perspektywy promocji chińskiej kultury i nigdzie to dalej nie poszło, więc. To były ostatnie informacje na temat kolabów związanych z, z czymś w grze. A jak spojrzycie na komentarze, tutaj to mnóstwo ludzi właśnie wali na temat rimuru. Jest. <grystu> je, yeah, rimur. Ten slime wygląda faktycznie jak to coś. No i mamy informacje troszkę więcej na temat a Ahał, tak? Poprawiacie mnie w komentarzach. Widziałem, Loki, widziałem, że powinno się to w ten sposób wymawiać. Więc pierwsze, co mi się skojarzyło z Twoim awatarem z kolei z Wilkiem, że to powinno być. W, y, pełnię. Tak, tutaj akurat jest pełnia. Nie, to to, to był podwójny żart. Mooning, ktoś zapał. Nie, dobra, zbyt daleko idąca metafora, przepraszam. Jestem przemęczony, grzeje mi, grzeje mi strasznie. Mamy o opowieści wokół ogniska, więc kilka dodatkowych informacji i takie fajne rameczki do przytulenia. Wydawało mi się, że zrobią z nimi coś bardzo komiksowego, ale na razie tego nie ruszają do przodu, więc jest jak jest. No dobrze, dogrywam, bo oczywiście zapomniałem, że wystartowały zapisy na BT, na Xboxie, więc jeżeli macie Xboxa i chcecie zagrać, to przede wszystkim. Wszystkim przeczytajcie trzy razy NDA i zobaczcie, co wam wolno i co, czego wam nie wolno i na jak długi okres to NDA działa, bo czasami jest tak, że podpisujecie NDA, a tam jest kruczek prawny, że nigdy więcej już nie możecie czegoś głupiego robić, co jest niezgodne z prawem, ale nie ma co się przejmować. Grunt, żeby nie podpisać czegoś głupiego, żeby potem nie musieć się szarpać, więc potrzebujecie mieć albo Series S, albo Series X Xboxa i zaaplikować tutaj. Zapisy trwają od 6 do 23, więc troszeczkę czasu jeszcze macie. W październiku powinny wystartować beta testy tego, jak będzie się grało na Xboxie. Jeżeli ktoś będzie się zapisywał, to niech da znać. Pamiętajcie, nie dawajcie żadnych inside'owych rzeczy, ale ogólnie innymi wrażeniami, jakbyście się podzielili niezbyt publicznie, to by było miło. Nie spodziewam się jakichś większych zmian, wydaje mi się, że będzie po prostu Xboxowe latanie się i nic poza tym, ogarnianie padzika, ogarnianie paru rzeczy wygodnych dla graczy na Xboxie, ale tak poza tym, to bez jakichś zaskoków, nie zapraszam na betę, ja prywatnie nie zapraszam na betę nigdy, ale jest, jest, informuję, że jest. Wróćmy do gry, może troszeczkę, bo jest czas, żeby powiedzieć, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć Dalej pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, oka. jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc e, mamy ludziska troszeczkę rozbite info dzisiaj, które sam początek leci jakby od moich, a dalej odchodzimy bardzo od moich i to są informacje albo z obecnej bety, albo od ludzi, którzy mają dostęp do innego insajdu niż ja, bo gadają o innych rzeczach, więc przez chwilę myślę, że tu piszę mawójka, to jest awawa albo, albo i nie. Więc jeżeli chodzi o wojenkę z likerami, wygląda na to, że hoj odpala się ze wszystkich dział i napierdziela w każdą stronę, a informacje ciekną tak jak ciekły, czyli nie trafiają tam, gdzie się dzieje. Parę osób oberwało faktycznie i są drobne zmiany względem tego, kto i jakie informacje przekazuje. Parę osób straciło źródła według mojej wiedzy. Nie wiem, jak bardzo źle jest i nie wiem, jak mocno oberwali ci, którzy oberwali, no ale to jak ktoś napisał chyba Garuda w komentarzu, wiedzieli na co się piszą, jak zaczynali się bawić. Przy okazji, przypominam, że to jest ten moment, w którym wypadałoby uważać, co się robi, szczególnie jeżeli jesteście na jakiejś becie. O, muszę dograć o Xboxie. Przed chwilą było o Xboxie, więc jeżeli ktokolwiek z was na tą Xboxową betę leci, to, to, to. Po polecałbym bardzo, bardzo, bardzo uważać, bo tutaj można sobie nabrudzić w życiu. To jest niewidzialna ściana, to jest bardzo niewidzialna ściana, nie podoba mi się to. Można sobie bardzo nabrudzić w życiorysie, szczególnie jeżeli ktoś chciałby w przyszłości pracować w game i zajmować się takimi różnymi rzeczami i jeden z powodów, dla których game dev nie nie, nie... <ścoughs> oh, zepsułem, a już było tak ładnie. Więc e, tja. Wracając do tematu. Wojenka jest brutalna, jest bardzo ostra, ale wygląda na to, że ci, którzy się dorwali do wewnętrznych danych ze strony Telegrama, bardziej się przejmują tym, co się się udziało z polityką wiecie, Putin i naokoło, jakie teksty leciały, i że Chińczycy śmieli myśleć samodzielnie, bo, bo, bo tego mieć nie możemy, niż faktycznie gierkowe rzeczy. To, co hojo uszczknęło, to uszczknęło przy okazji i może to się rozkręci w coś gorszego, cięższego i większego w przyszłości, ale na razie jest znacznie bardziej lajtowo niż się spodziewałem. Znaczy, się na bieżąco dalej dostaje informacje, dostaje liki i widzę, że na bieżąco dalej ludzie dostają i rzucają informacjami, których nie powinni mieć. Więc cała wojenka z likerami wystartowała, hojowali ze wszystkich armat, a tak. Anyway, więc jeżeli ktoś się spodziewał, że to się skończy, dlatego że dorwali się do nowej zabawki wolenia ludziom po łapkach, to nie, to, 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 to się nie skończy. W ogóle nie, na horyzoncie nie widać jeszcze finału. No chyba, że znaje, to, to, to widać. Dobra ludziska, wracamy do informacji jakie mamy. Gadałem wam ostatnio na temat tego, że te Chronicle Wish banery i z banerami się zaczyna dziać i że prawdopodobnie się coś pojawia i była informacja od moich, chyba gadaliśmy o tym w minionym tygodniu, że na aktualizację 5.3 prawdopodobnie... Będzie kolejny Chronicled Wish Banner. Nie mamy informacji, co tam powinno być. Chronologicznie powinno być Liwe, ale nie mamy podbicia. I była cisza. Jakiś tydzień później jesteśmy dzisiaj, i teraz leci za Firefly Leaks i innymi źródłami informacja, że banner ten taki regionalny z Liwe konkretnie będzie w aktualizacji 5.3. To jest pierwszy, według mo informacji od moich wygląda tak, jakby pracowali nad więcej niż jednym Chronicled Wish Bannerem, co oznacza, że w 5.3 prawdopodobnie powinniśmy mieć Liwe, ale do końca rzędu aktualizacji 5 coś powinien być jeszcze jeden. Tak wyglądała sytuacja na tym serwerze testowym, z którego oni rąbali dane. Za Firefly Leaks mamy tylko na temat Liu'e w 5.3, czyli termin się zgadza, okres się zgadza, wszystko się zgadza. Mieście tę informację wcześniej, haha! Ha! I poza tym nic, nic więcej. Więc postacie z Liu'e, których troszeczkę jest, ale tam głównie chcą upłynnić bohaterów i bohaterki, które nie sprzedają się aż tak dobrze. Zakładam, że żongliego takiego jako takiego nie będzie, no bo to Aran. Ale Ganiu która nie wyrabia takich cyferek przy swoich riranach jak ludzie zakładali, że będzie wyrabiała która też nie radzi sobie aż tak dobrze. W ogóle czy Shenhe może wskoczyć na ten banner czy nie? Bo jeżeli nie może, to jest problem, bo to jest jedna z tych bohaterek, która bardzo tego potrzebuje i ona była dwa razy, czyli Shenhe technicznie nie może być na tym banerze, czyli jeżeli Shenhe do aktualizacji 5.3 nie będzie miała swojego reruna, to na technicznie nie może się pojawić na Chronicled Wishes banner, co jest problematyczne, bo to jest jedna z tych postaci, którą ludzie chcą, ona powraca bardzo rzadko, ale też nie zarabia dużo, więc jest grupka ludzi, która Ją potrzebuje i jest bardzo wokalna, z drugiej strony ta grupka nie zostawia jakoś wybitnie dużo hajsu, mieszające się interesy. Widzicie, gdzie jest problem. Więc ja zakładam, że prawdopodobnie Shenhe wskoczy na ostatniej prostej, zaraz przed Chronicled Wish banerem, żeby mogła się pojawić jako bohaterka z Liwe, właśnie. Bo kogo my tutaj mamy, lecąc z oficjalną stroną, oczywiście są czwórki przemieszane z piątkami: jest Xiao, jest Beidou, jest Ningwan, Shangling, Xingqiu, Chongyun, czyli na razie mamy tylko Xiao, Czy chi to wiadomka, Kek to wiadomka, Tartalia jest liczona. Jako postać stąd, chociaż on jest technicznie zeszczeneznaje, ale jest stąd. Żongliego nie dadzą raczej. Ganiu, Hutao chyba też będzie, bo Hutao była wystarczająco dużo razy. Szenhe być nie może, Jelan. Ile razy Jelan była? Wydaje mi się, że Jelan była już więcej razy niż Shenhe. Tak, Jelan była 4 razy. Wjechała w aktualizacji 2.7, potem wskoczyła na reiranie w 3.4, 4.0 i 4.8. W przeciwieństwie do takiej Shenhe, która była w 2.4 i 3.5, żeby było zabawniej. 2.4, no przed 2.7 pojawiła się wcześniej i miała mniej reiranów. Bajżu chyba też nie może być. A nie, cofam, to może być. On był dwa razy w rzędzie aktualizacji związanych z Fontaine. On w 3.6 miał swoją premierę, a w 4.2 i 4.6 był na bannerze, czyli Bajżu może być. Xian Yun nie może być dla odmiany, no ale tego się tutaj wszyscy spodziewali. Czyli jest parę postaci, będzie troszeczkę do wyboru. Są dwie postaci ze standarda, czyli Chi-Chi i Kek. Zobaczymy, zobaczymy. To znaczy, Tartalia to przed. Tartalia to już parę lat temu mógł być na tym Chronicle Twitch banner. Więc dajcie znać, co myślicie na ten temat. To jest coś, czego się spodziewaliśmy i o czym zresztą nawet ostatnio gadaliśmy na spekulacjach i Spoilerach. Tym razem po prostu mamy z innego źródła. Przeskakujemy dalej. Wszyscy fani Shilonen, którzy w moim kierunku robią ciuś, ciuś, ciuś e, azep, pozdrawiamy. Możecie się rajcować, bo Shilonen dostaje buffy. Na drugiej konstelacji ma ten Geo Source Sample buffowany. Kiedy pozostaje aktywny, Source Sample od e, ludzi, których mamy w drużynie daje dodatkowe bonusy w zależności od typu z jakiego są. Czyli jeżeli jest Geo, to obrażenia były zwiększone o 40%, a teraz będą o 50%. Jeżeli jest Pyro, to atak by zwiększony 40%, teraz będzie 45%. Jeżeli mówimy o Hydro, to Max HP było zwiększone o 40%, a teraz jest 45%. Krajo dawało crit damage plus 50, daje plus 60%. A elektro odzyskiwanie energii było 20, jest 25% i decrease elemental burst y, cooldown z 5 sekund na 6 sekund. To leci za faulem, to leci za Home Digicat z kilku różnych źródeł. Więc Shilonen w tym momencie robi Stonks i to robi Stonks bardzo, bardzo, bardzo mocno. Gdyby nie to, że postać mi się absurdalnie, bardzo. Bardzo nie podoba, jestem wręcz wrażo do niej nastawiony, to powiedziałbym, że to jest must have dla wszystkich, bo to jest... to jest bohaterka, która będzie robiła rundki, ona będzie przez długi czas użyteczna. To nie jest main DPS, który zostanie zaraz przez kość wypchnięty, tylko to jest buffer support, który będzie robił różnicę na placu boju przez długie aktualizacje, powiedziałbym nawet, że przez parę lat to może być ten staple. Więc nie przejmujcie się tym, jak ja bardzo nie znoszę designu tej postaci, bardziej Polecałbym się skupić na jej cyferkach, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie kijem tego ruszyć z 200 metrów. O, obrzydliwe dla mnie to jest, nie jestem w stanie na to patrzeć. Możecie otwierać szampana, ja będę marudził, ale wygląda to naprawdę dobrze. Również ciekawie wygląda informacja, która leci za... moment, kto to rzuca? A Ozora Lix, to jest bardzo sus, nie dawałbym temu zbyt wiele wagi i wiary. Ale to jest coś, co jakby leciało wcześniej ze zbliżonych źródeł do moich, znaczy się gadaliśmy o tym wcześniej. Mówiłem wam, że z Archonkami, Aronami i tak dalej może być drobne zamieszanie, że mabójka powinna być w miarę szybko tam, tak jak, tak jak mamy, jak będzie. A coś drugiego związanego z Archonowym Ludem, czy Smoczym Ludem, czy whatever, coś, coś jakby takiego Ala la nouvelle, będzie w przeciwieństwie do Fontaine w Natlanie, będzie. Na drugą połowę rzędu aktualizacji pod koniec, może by nawet w ostatniej aktualizacji. I chodziło najprawdopodobniej o szabalanka, bo to było mówione, że ma wujka w pierwszej połowie rzędu aktualizacji, a w drugiej połowie rzędu aktualizacji powinien być szabalank i poza tym jakby żadnego potwierdzenia na 100% co się powinno podziać. No bo nie mamy tych informacji, nie jest tak dużym wyprzedzeniem, nie, nie wiedząc co to jest. Więc teraz z innego źródła leci info, że szabalank faktycznie będzie do spotkania i do większego pogadania w aktualizacji 5.2, a w 5.7 ma być grywalny jest y, jego model grywalny na modelu chłopięcym, czyli plus minus dokładnie to samo, co mówili moi miesiące, właściwie bardziej, nie no, już miesiące, nie tygodnie temu. Nie wiem jak bardzo to jest prawdopodobne przy tym wszystkim, co się dzieje, taka informacja poleciała, tak ją przekazuję, jest bardzo sus przy tym wszystkim, co się dzieje, ale no, rzucam, że, że inni mieli dokładnie ten sam insight, to samo info tylko się pojawia z dużym opóźnieniem względem tego, jak moi to rzucali. Czy to się faktycznie okaże prawdziwe? Nie wiem, zbyt wcześnie by wyrokować, po prostu takie info latało i ja się w pewnym momencie na to bardzo nastawiałem, a teraz nie jestem już przekonany, nie mam, nie mam pewności, więc. Eee, yeah. dobre ludziska. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie konkursy. Mamy dwa: jest błogosławieństwo nocnej duszy oraz sfaćba wesele. Zapraszam do wspólnej zabawy. Tutaj są blessingi i figurka taka wydrukowana na 3D drukareczce do zgarnięcia. Tam będzie do wyboru parę różnych modeli, więc zapraszam naprawdę wziąć udział, bo są czaderskie rzeczy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez bar 360, właściwie. Kubar 360, tak żeby nie było, że tylko Kumizuki jest wrabiana w to, żeby być na streamach z rolowania. To Bar dostał Q e, na początku swojego Nika również, bo go wrabiam w to, żeby był na, na, na nadchodzącym rolowaniu. Więc Kubar widzimy się na rolowaniu, może zobaczymy. A jak nie, ty cię to ci to zabiorę. Kumizuki jest bezpieczna. Kumizuki, jeżeli chodzi o swoje kół jest bezpieczna. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event. Jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś jest dzień piętnasty, a w nim szmaty z ekspem. nie, dla Was jest. Dzień 16, bo to powstaje z wyprzedzeniem, co oznacza, że pojutrze jest dzień 18, ostatni z trzecią paczką z primogemami. W podobnie, aczkolwiek troszeczkę inaczej. W stereo mamy dzisiaj: Ja mam energolki, wy macie EXPY, co oznacza, że dopiero dnia 20, a za 4 dni będzie ostatnia paczka Stellar Jadeów. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametrik transformerze. W moim wypadku są to 3 dni, więc dla was, jeżeli jesteście synchronizowani ze mną, będą dwa. korzysta z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą, Lisi arcymagowie, Magowie Wasza magia jest Arcy potężna, jesteście arcy osą. Lisi Twitcher Twitch Wasza magia Twitcher potężna jest, jesteście Twitcher osą. i na Twitchu widzimy się. Może nie na streamach z rolowania, ale jakieś daily, czy coś powinno się jeszcze pojawić. Dzisiaj kiedy to nagrywam, czyli wczoraj z Waszej perspektywy, mam w planie zrobić streama z tym, że jestem zawalony, zatkany i słabo słyszę, słabo ogarniam rzeczywistość naokoło mnie i nie wiem, czy dam radę się skupić na montowaniu i gadaniu z wami jednocześnie. A może było samo Daily? To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego oddzęka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech Boże karędzi Wam sprzyja. Hej. So let's not call it that. Miłego do następnego i hej, miało być, ale jakoś tak się e, zaciąłem bardzo. Dla, dlatego, że nie słyszę sam. To znaczy, wiecie, jak macie zatkane uszy, to dziwnie słyszycie sam siebie, i bardzo trudno się dzisiaj gadało. Mam nadzieję, że nie robiłem dziwnych filmów, próbując sobie odetkać uszy od ciśnienia i, i od ten, ale. O, nie jestem fanem tego.